Ktoś kiedyś użył takiego bardzo trafionego porównania, że to jest troszkę jak z mafią, że bardzo trudno się wypisać. A jeżeli już się wypisujesz, to konsekwencje mogą być po prostu no, takie drastyczne, radykalne. Póki człowiek żyje, to ma możliwość decydowania o sobie, o swojej przyszłości. Nie ma takiego grzechu, którego Pan Bóg by nie chciał odpuścić. Ta cała struktura i ta procedura jest potwornie złożona i bardzo tak naprawdę jakby z założenia mam wrażenie, że jest zrobiona po to, żeby utrudniać ludziom podjęcie decyzji. To jest tak, żeby zniechęcić. Ja mam wrażenie, że mnie próbowano zniechęcić kilka razy w trakcie. Ale że jestem po prostu zaciętym skurczybykiem, to kilka miesięcy trwało takie chodzenie, pytanie się i tam nikt tak naprawdę nie ułatwia sytuacji. To nie jest tak jak, nie wiem, masz telefon w T-Mobile, chcesz się wypisać, wchodzisz to i po prostu załatwiasz jednym podpisem i podpisaniem po prostu dokumentu. Wchodzisz, wychodzisz. Ja byłem 19 lat wikariuszem w różnych parafiach archidiecezji gdańskiej i niejednokrotnie miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy chcieli podjąć taką decyzję o wyjściu z kościoła formalnym. Myślę, że co człowiek to inny świat. Te motywy są bardzo różne. Ci ludzie w bardzo różny sposób przeżywają swoją obecność w kościele, czy też brak doświadczenia duchowego i pojawia się, tu mechanizmy są bardzo różne. Czasem bunt, czasem jakaś, nie wiem, jakieś doświadczenie osobiste, które ich od tego kościoła oddala. Jeśli mamy mówić o decyzji, trzeba się cofnąć jednak do czasów liceum ogólnokształcącego. Wtedy poznałem takiego Belfra, to był wykładowca od języka polskiego, był ateistą. I jako, że wykładał język polski, no to próbował nam przemycić pewną literaturę. I w dosyć ciekawy sposób zachęcał, nie nachalny, tylko w taki warto szukać, może warto poznać coś innego i tak dalej. Zacząłem czytać, jak wygląda procedura dokonania aktu apostazji w Kościele katolickim. Sama procedura jest dosyć skomplikowana. Skutecznie także księża nam zniechęcają do tego aktu, próbują nas jeszcze odwieść od naszej decyzji. Księża próbują także w jakiś dosyć taki niemiły sposób nas zniechęcić, zadają pytania, szukają tych kruczków. Każdy człowiek to inny świat, tego człowieka trzeba zobaczyć, zrozumieć. Przede wszystkim trzeba do niego podejść bez potępienia, bo to jest chyba jakąś taką podstawowym warunkiem dotarcia do ludzkiego serca. Czy jest mi smutno? No nie, ja raczej skupiam się na sobie, na swoim życiu, na swoich celach i swoich jakichś tam aspiracjach. Człowiek póki żyje, to ma możliwość decydowania o swoim życiu. Jest jakaś potworna w ogóle biurokracja i takie łażenie od punktu A do punktu B i tak naprawdę nikt nic nie wie, nikt nie chce ci pomóc. To jest bardzo, bardzo, bardzo niefajne, bardzo nie, po prostu no, zupełnie niepotrzebnie uważam. I to też zniechęca ludzi do kościoła. Nie? Nie tylko zniechęca do tego, żeby dokonać tej apostazji, która tak naprawdę jest taką czysto formalną formą podkreślenia tego, że wychodzę z kościoła i nie chcę być jego częścią. Koniec, kropka. Ale dla przykładu, i to jest uważam warte wspomnienia, skrajnie katolickie Włochy załatwiają apostazję listownie. Jednym po prostu świstkiem tak naprawdę, który podpisujesz. Dokładnie tak, jak to powinno wyglądać. Wysyłasz, przychodzi potwierdzenie, do widzenia, koniec. Kraj, który jest bardzo często stawiany obok Polski jako najbardziej katolicki w Europie, prawda? Więc to powinno też nam jakoś dać do myślenia i wzór, no, europejski. Decyzje duchowe to są bardzo ważne decyzje. Ja myślę sobie, że te procedury są po prostu właściwe, dlatego że nie od emocji mają być uzależnione decyzje człowieka dotyczące jego życia, jego funkcjonowania, istnienia, a w wymiarze takim także i zbawienia, bo wiadomo, że człowiek, który występuje z Kościoła, my ufamy w wielkie Boże miłosierdzie, natomiast wiemy, że jest narażony na brak tego zbawienia dużo bardziej. Czuję, że po prostu, że jakiś balast, jakiś ciężar spadł mi z pleców i nie mówi, to nie jest jakaś tam
kokieteria z mojej strony. Moja historia wygląda tak, że w 2010 roku umówiłem się z księdzem w swojej parafii. To jest ta sama parafia, w której się urodziłem, więc ta procedura jest troszeczkę krótsza. Spotkanie nie było jakieś nacechowane emocjonalnie. To było po prostu sucha rozmowa, że widzę, że pan tutaj nie zna przepisów, nie wie, czym to się będzie kończyć, w ogóle skąd ten pomysł. Wydaje mi się, że padło też takie zdanie, jak apostazję w Kościele katolickim dokonać nie można. Największy problem może sprawić ludziom znalezienie świadków, bo oficjalnie do swojej deklaracji, do aktu należy dołączyć personalia dwóch osób i te osoby także muszą być w tym finalnym akcie obecne. Istniejemy w internecie, są nasze dane tam podane. W momencie, kiedy ktoś potrzebuje takiego świadka, mieszkamy niedaleko, no to oczywiście służymy pomocą. Człowiek czasami spotyka Kościół, a nie spotyka sercem Pana Boga. Czasem czy zewnętrzne jakieś doświadczenia, czy ta cała medialna nagonka, bo trzeba powiedzieć, że cokolwiek w Kościele się dzieje, jakikolwiek grzech ludzi Kościoła się pojawia, to on jest bardzo mocno nagłaśniany i robi się z tego pewnego rodzaju regułę. Oczywiście wszyscy jesteśmy grzeszni, no i jeżeli stoimy w potępieniu względem drugiego człowieka, to już jest to jakimś zaprzeczeniem Ewangelii. Tym niemniej jednak to odnosi pewne skutki w życiu ludzi, w ich patrzeniu na instytucje Kościoła. Czasem jest to jakiś bunt, czasem jest to jakieś doświadczenie. Do tego trzeba dojść i tak naprawdę, kiedy ten człowiek widzi, czym jest Kościół i zaczyna rozumieć, czym jest Ewangelia, to nie wiem, może ja miałem z 5 takich 6 rozmów poważnych w ciągu, właśnie w biurze parafialnym, w ciągu swojego posługiwania kapłańskiego, to praktycznie wszyscy wrócili do Kościoła, nie odeszli, nie złożyli tego aktu apostazji, a wręcz przeciwnie, wychodzili stamtąd z takim poczuciem pragnienia poszukiwania istoty Kościoła, poszukiwania tego Pana Boga, który rzeczywiście jest i który działa w sercach ludzi. Jest to bardziej wymagająca postawa, wymagająca wobec życia przede wszystkim, wymagająca też wobec siebie. Trzeba wykrzesać dużo więcej energii i jakiejś kreatywności. Co traci? No to wyłącza się sam ze wspólnoty wierzących, a więc wyłącza się z tego wszystkiego, co jest sferą sakramentów, żeby przyjąć jakikolwiek sakrament, musi do tego Kościoła wpierw powrócić poprzez wyznanie wiary, poprzez jakiś pewnie też czas przygotowania. Pogrzeb jest dla ludzi wierzących, dla katolików. Jeżeli ktoś nie odstąpił formalnym aktem, jeżeli ktoś nie jest publicznym grzesznikiem, to taki pogrzeb, no, nawet niezależnie od jego gorliwości, w pewien sposób, można powiedzieć, według prawa mu się należy. I to nie chodzi o jakieś udawanie. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach jest też rodzina, która często jest wierząca bardziej niż ten, którego chowamy. Tym niemniej jednak, jeżeli jest to jakaś historia odejścia formalnego od Kościoła, no to wiadomo, że należy człowieka szanować. Pan Bóg przychodzi do człowieka z wielkim szacunkiem. Jezus mówi do ludzi napotkanych, jeżeli chcesz, tu nie ma sytuacji, w której człowiek jest do czegokolwiek zmuszony. Od pierwszego spotkania do oficjalnego aktu minęło około 2 tygodni. Z tego, co wiem i z wypowiedzi innych apostatów, to jest relatywnie bardzo krótki okres, aczkolwiek dla mnie to był czas intensywnych poszukiwań, przede wszystkim przepisów i procedur. Napisałem też pismo do kurii. Odwołałem się do jednego z wyższych urzędników kościelnych. Oczywiście żadnej odpowiedzi nie dostałem. Trzecie moje spotkanie z proboszczem wyglądało tak, że okej, panie Pawle, no widzę, że ja tutaj już nic nie mogę wskórać i po prostu dzisiaj nie możemy tego wykonać, ale proszę przyjść ze świadkami w ten i ten dzień i po prostu w tej sytuacji się postawiliśmy ze świadkami, zostało wszystko zapieczętowane i dostałem swój odpis, czyli to jest typowy odpis chrztu z adnotacją, że tego i tego dnia wystąpił z własnej woli z Kościoła katolickiego. Miałem okazję nawet pracować z człowiekiem, który wprawdzie nie po akcie apostazji, ale po przejściu do innej wspólnoty religijnej,
do kościoła powracał i robił to z wielką szczerością, z wielką gorliwością. Takie rzeczy po prostu się zdarzają. Są apostaci, którzy dokonują aktu tylko i wyłącznie, żeby na przykład przejść do innych ugrupowań chrześcijańskich. To apostazja nie jest tożsama z wyrzygnięciem się wiary. W moim przypadku akurat tak było, ale to nie jest tożsame ze sobą. Oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego w sprawie apostazji zostało wyrażone przez Konferencję Episkopatu Polski i podane w dokumencie pod tytułem Zasady postępowania w sprawie formalnego aktu wystąpienia z Kościoła. Według dostępnych danych apostazja w Polsce to zjawisko marginalne. Są emblematy, są koszulki i inne rzeczy, żeby ludzie wyszli do innych ludzi i im to powiedzieli. W moim przypadku ja nie popieram takich praktyk. Akt apostazji jest osobistym aktem. Także nie lubię, jeśli ludzie przychodzą do mnie głosić swoją wiarę. Tak samo oni nie lubią, kiedy ja będę ich do tego zniechęcał. Czy ta walka była zawsze z Kościołem? Wie pan, nic nowego pod słońcem nie wymyślono. Zawsze był Pan Bóg, działał w ludzkich sercach, zawsze był diabeł. Tak naprawdę opierał się na tych samych schematach, na tych samych pragnieniach, żądzach, które w człowieku w pewien sposób drzemią, czy wobec których człowiek jest podatny. Natomiast rzeczywiście to zyskuje w dzisiejszym czasie w Polsce jakiś taki wymiar zewnętrzny i zorganizowany bardziej. No, było tak, że niektóre partie polityczne miały w swoim programie świeckość, ale ona była, to była jakaś taka rzecz, może nie tyle marginalna, co jedna ze składowych. No dzisiaj spotykamy się z tym, że walka z Kościołem staje się jakimś hasłem sztandarowym dla niektórych ugrupowań. No ale mój Boże, no, starczy się cofnąć do rewolucji francuskiej. Niewiele w tym względzie człowiek jest w stanie wymyślić. To jest tak naprawdę powielanie tych samych wzorców, a jak widać, Kościół istnieje i będzie istniał. I to nie dlatego, że jest jakąś superorganizacją. On będzie istniał dlatego, że jest zbudowany na chrystusowym fundamencie. Ludzie w nim są grzeszni, będą grzeszni. Zło będzie oskarżać tych ludzi. Kiedyś Kierę Lubicz zapytano, co siostra myśli na temat dzisiejszego świata. Ona mówi, jest wspaniale. Ale jak to, siostro? Tu związki homoseksualne, tu aborcja, eutanazja, ludzie nie żyją według nauki Chrystusa. Przecież wszystko wygląda na apokalipsę. A ona mówi, no właśnie o tym powiedziałam. Apokalipsa kończy się zwycięstwem Chrystusa.